Witam w kolejnym filmiku. Przychodzę z zapachami, które ze sobą zabrałam. I od razu już mogę powiedzieć, że to nie były dobre wybory. Trzeba porządnie się zastanowić i może przed wyjazdem poużywać niektóre rzeczy, czy one faktycznie sprawdzą mi się tutaj idealnie. Nie wiem, co się stało. Odwidziało mi się zapach, którym byłam po próbce fabrycznej z Dusity, z tego całego zestawu fabrycznego. Zachwycona. Uważałam, że to jest jeden z moich ulubionych z tej marki. Skończyło się flakonikiem. Zaraz może go pokażę, bo on właśnie ze mną pojechał. To jest Anamkara z Dusity. Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Teraz może. Nie wiem, co się stało. Ja odbierałam ten zapach jako taką, bym powiedziała, herbacianość, to trochę wytrawniejszą, to trochę słodszą, taką herbacianość owocowo-kwiatową, taką właśnie owocowo-kwiatową herbatę. Bardzo urokliwą, niezwykle kobiecą i o tym zapachu już opowiadałam. Jeden z moich ulubionych po testach całościowo, praktycznie Dusity. Nie wiem, co się stało, zabrałam go ze sobą, uważam, że to będzie tak iście pięknie urokliwy zapach. I on nadal uważam jest niezwykle intrygujący, jest bardzo charakterystyczny, jest bardzo parametrowy. I ma w sobie urokliwość, ale zaczęło pojawiać się coś, jakby czego wcześniej praktycznie nie zauważałam. Jakiś taki aspekt tytoniowy i jakby on sam w sobie nie jest zły, ale w tym zapachu i w tej jego urokliwości trochę mi tutaj zgrzyta. Jest taki nurt właśnie kwiatowo-tytoniowy i to można zauważyć w różnych markach. Jest pewien zapach, także... To nie do końca był dobry wybór, dlatego że chociaż ten nurt jest tak naprawdę zauważalny w różnych markach i powoduje, że ten nurt kwiatowy może być właśnie tak ciekawszy, przełamany, ale jednak on w dużej mierze mi chyba kwiatowość psuje. W sensie zauważyłam, że te dodatki tytoniowe do różnych kwiatowych zapachów pewnego etalip d'orange, montal, takowe się pojawiają. Nie do końca mi grają, bardziej to jest takie wyczekanie tej fazy, tego przebrudzenia tytoniem i jakby... skoncentrowanie się na dalszym trwaniu zapachu. Natomiast jeszcze jako tako jest to w tej Dusicie. Jakby nie aż tak mi przeszkadza, ponieważ ta kwiatowość, owocowość, herbacianość jest jednak dominująca. Ta tytoniowość powoduje, że ten zapach jest taki troszeczkę bardziej może tak jakby czegoś dostał, ale właśnie do końca jestem jakby przekonana, wolałam, gdy takowy motyw się nie ujawniał. I